Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Edyta i w dzisiejszym filmie zabieram Was na wycieczkę po Tamizie. Przepłyniemy się wodnym autobusem, który jest częścią tutaj londyńskiej komunikacji miejskiej. Będziemy płynąć z Chelsea Harbour aż do Canary Wharf albo Greenwich, jeszcze nie jestem do końca pewna. Spotkamy się z znajomymi i dopiero podejmiemy decyzję. I właśnie w dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać, ile taki przejazd kosztuje, jak wygląda, jakie atrakcje można zobaczyć po drodze i dlaczego uważam, że jest to super pomysł na właśnie takie spędzenie pół dnia podczas zwiedzania Londynu. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Jednak troszkę źle się zorientowaliśmy i z Chelsea ta łódka nie płynie, więc musieliśmy tu przejść pod Battersea. Tak jak widzicie, Battersea Power Station za mną i będziemy płynąć aż na Greenwich. Nasza łódka ma przypłynąć za 10 minut, tak więc jeszcze chwilkę poczekamy, ale zrobiła się super pogoda, więc bardzo się cieszę, ponieważ cały poranek, całe popołudnie padał deszcz. Właśnie mijamy ambasadę amerykańską, to ten budynek przed nami, a mam nadzieję, że uda się też zobaczyć jeden z najpopularniejszych tu basenów. Basen zawieszony pomiędzy dwoma budynkami. Jak będziecie płynąć tą łódką, to serdecznie polecam wyjść tu właśnie z przodu, a właściwie to z tyłu łódki, ponieważ siedzicie jakby na zewnątrz i macie fajny widok na okoliczne atrakcje, a za chwilę właśnie Wam pokażę, co tu jeszcze będziemy mijać. Na łódce możecie sobie kupić też coś do picia, na przykład wodę, czy jakąś przekąskę, kawę, herbatę, więc jeżeli zapomnicie, albo po prostu chcecie sobie kupić coś do picia na drogę, to jest taka możliwość. Tak jak widzicie tu za mną, jest taka mini kawiarnia. A więc zaczynają się pierwsze atrakcje. Przed nami Westminster. A tu widać Big Bena, słynne London Eye. I tu mamy kolejny przystanek, jesteśmy właśnie pod Westminster, tak też nazywa się przystanek tutaj. I tu też możecie właśnie wsiąść na łódkę. A my teraz płyniemy dalej w tamtym kierunku. Za chwilę będzie widać londyńskie City, czyli miejsce, gdzie znajdują się praktycznie wszystkie banki. Z tego nagram Wam na pewno osobny film, ponieważ moim zdaniem są tu super fajne, ciekawe budynki. Będę chciała Wam je pokazać. A tu przed nami Tate Modern, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej. Tak jak widzicie, jest napisane Free and Open to All. Wstęp jest darmowy, tak jak to na przykład Galerii Narodowej, która znajduje się na Trafalgar Square, albo do muzeów. A tam przed nami widać Sharda, czyli najwyższy budynek w Europie, jeśli dobrze pamiętam. Tam na samej górze jest też taras widokowy, z którego można podziwiać Londyn. A tu przed nami St. Paul's Cathedral, czyli katedra Świętego Pawła. Stamtąd również rozpościera się super widok na miasto.
budynek przed nami nazywa się Walkie Talkie. Tu na samej górze jest taras widokowy, na który można wejść zupełnie za darmo, z tym, że trzeba sobie wcześniej zarezerwować bilety. Ja takie bilety właśnie mam zarezerwowane i już niedługo nagram Wam filmik na ten temat. Przed nami Tower of London, czyli miejsce, gdzie Henryk VIII ścinał głowy swoim żonom. Tu można sobie wejść i zwiedzać to miejsce. Tak więc jeden z takich punktów w Londynie, które warto odwiedzić. Tower Bridge, czyli chyba najpopularniejszy most w Londynie. Jesteśmy na North Greenwich i jest to nasz przystanek końcowy. Tak jak widzieliście, mijaliśmy najbardziej popularne atrakcje w mieście. Dlatego też uważam, że właśnie taka wycieczka tym wodnym autobusem jest super sprawą, ponieważ z jednej strony płyniecie sobie łódką, z drugiej strony zwiedzacie miasto. Ja Wam tu na dole napiszę, jaki był koszt tego przejazdu, ponieważ do końca nie jestem pewna. Zobaczę jutro, jak TFL pobierze mi pieniądze z karty. Tak jak widzieliście, można płacić kartą płatniczą, ale można też płacić Oyster kartą. Tu już wybór należy do Was. No i cóż, to by było już tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście jak zwykle zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A teraz będę się już z Wami żegnać. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa!